długo wyczekiwanej modernizacji zostanie poddana sandomierska kryta pływalnia. Sandomierz na to zadanie otrzymał 15 milionów złotych z własnego budżetu, dorzuci 3 miliony i pływalnia świecić będzie nowym blaskiem. Umowę z wykonawcą remontu basenu podpisały w piątek władze Królewskiego Grodu. W niedługim czasie, myślę, że po półtorej roku, może po dwóch latach, to wszystko będziemy analizować na bieżąco. Będziemy mogli cieszyć się tak naprawdę z nowej krytej pływalni w Sandomierzu, w tym samym miejscu. Trzeba się zgodzić z burmistrzem Marcem, że powstanie praktycznie nowy obiekt, bo zakres zaplanowanych robót jest bardzo szeroki. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Najpierw wykonawca będzie miał czas do 6 miesięcy. Mamy nadzieję, że to będzie oczywiście krótszy czas na zaprojektowanie prac budowlanych i rozbiórkowych wcześniej oczywiście i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Następnie 18 miesięcy umowa przewiduje na realizację zadań. Jeśli chodzi o realizację zadań, drodzy Państwo, to obejmuje ona modernizację i wymianę wyposażenia technologicznego pływalni. To jest to, o czym mówi Pan Burmistrz, czyli kwestie związane z uzdatnianiem wody, z wentylacją. Następnie przebudowa strefy wiatrołapu, strefy biletowej, klatek schodowych, solarium, roboty remontowe w obrębie samej Niecki basenowej, szatni, wymiana, modernizacja wszystkich istniejących instalacji wewnętrznych wraz z całym sprzętem, wymianę zjeżdżalni, częściową wymianę odrodzenia działki pływalni. Dodatkowo pływalnia zostanie wyposażona w elementy obniżające koszty eksploatacji, w tym instalację fotowoltaiczną, a na terenie działki powstanie własna stacja transformatorowa. W ramach inwestycji wymienimy też wszystkie urządzenia elektryczne na energooszczędne, w tym oświetlenie obiektu. Dostosowany obiekt będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. To, że pieniądze popłynęły na modernizację pływalni do Sandomierza, jest między innymi efektem wspólnych działań burmistrza Marca i posła Kwitka, uznał sandomierski parlamentarzysta, podkreślając, że bez rządowego wsparcia nie byłoby remontu pływalni. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy finalizację tych naszych wspólnych działań z panem burmistrzem. Wszyscy mamy świadomość, że bez tego wsparcia rządowego, które jest na poziomie od 90 do 95%, byłoby trudno znaleźć takie środki w budżecie miasta. Inwestycję zrealizuje firma Incomet z Radomska. Wykonawca wykonywał i wykonuje zadania w infrastrukturze sportowej, nie tylko w Polsce. Na czas projektowania basen będzie funkcjonował. Jeszcze ten czas sierpnia i września na funkcjonowanie basenu na pewno mamy, a być może będzie to dłużej. Jerzy Strzyż, STV Info.